Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyrim The Elder Scrolls 5 Skyrim The Legendary Edition z dwoma dodatkami oraz HD Texture Pack i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj lecimy sobie do Sierocej Skały i będziemy ożywiać drzewo, które znajduje się w Białej Grani. Tak więc zaczynajmy podróż do nieznanych miejsc. Tak, bo to jest w sumie nieznane miejsce. Już prawie tutaj byłem, tak prawdę mówiąc. Tyle, że po prostu zorientowałem się, że mam przeciążony ekwipunek. No, teraz jest w miarę ok, 245 na 330. Ale zanim ten ruszymy, to rozdamy sobie punkty. Awans. Zdrowie, kondycja czy magia? No, 204 zdrowia, 160 kondycji. Czemu nie? Można by skorzystać z tego. O, dwa poziomy nawet wbiłem, no proszę. Damy sobie dwa razy w kondycję, żeby jeszcze więcej udźwignąć. Bo jest fajniej, po prostu im więcej kondycji, tym więcej mogę atakować z moich broni. No i mam dwa punkty do rozdania. Gdzie tu jest mój priorytet, czyli... Co? Ciężki pancerz? Tak wysoko, na 40 poziomie? What the fuck? Broń jednoręczna. To jest to, co mnie interesuje. 25 kondycji mniej. Okrutne uderzenie. Szansa na ścięcie. To już mam. Potem w czasie biegu, który zadaje podwójne obrażenia krytyczne. Czy mogę coś rozwinąć tutaj? Aha. No spoko. Nie ma szans, żebym to rozwinął. Okej, dobra. Tu są trzy bronie, tak? Które nie będę klikał, ale za to... Właśnie Fechmistrza mogę sobie kliknąć. Broń jednoręczna zadaje obrażenia większe o 80%. Zdecydowanie. To jest to, co bym chciał. I tam jest jeszcze jeden skill, ale on kosztuje 70. Obu rąk zadaje 70% dodatkowych obrażeń. Więc to sobie na pewno kupimy już niedługo. I to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o te drzewko. Bo później jeszcze zostaje ta szarża, którą mogę sobie teraz kupić, ale ona mi się wydaje, że raczej mi się mało przyda, bo podczas biegu no nie wiem, czy to takie jest. Zostawimy to na później, na razie jest ok, obrażenia są całkiem spore. Ok, lekki pancerz, tak, to jest to. Słabo rozwinięty niestety, ponieważ oni mnie mało biją, tak naprawdę mało. Musiałbym po prostu znaleźć sobie jakiegoś potwora, moba, który by mnie bił, a ja bym w tym czasie się po prostu leczył z magii. Więc to by było całkiem fajny pomysł do skillowania. Tu 50 wymaga. Ok. No niestety tutaj nic sobie nie rozwinę. Retoryka jest całkiem spoko tutaj rozwinięta. Lepsze ceny. To mi raczej nie jest potrzebne, bo i tak jestem cesarskim. Znajduję dużo rzeczy. Mikstury i trucizny. Tak się zastanawiam właśnie. Kowalstwo. Tu jest tego sporo. Jak to? Kowalstwo krasnoludów. Krasnoludzkie pancerze ulepszać dwa razy skuteczniej. Okej, a tu pewnie będzie elfie. Kurde, szkoda mi na to jest. Bo i tak bronie znajduje się. Co prawda nie najlepsze, ale całkiem spoko. Broń jednoręczna jest rozwinięta. Lekki pancerz nie da rady. Otwieranie zamków. Raczej nie. Może w alchemię sobie bym poszedł. Mam ją rozwiniętą na całkiem fajnym poziomie, ale tutaj jeszcze wymaga. Truciciel. A to co daje pierwsze? 40% silniejsze. Bierzemy to zdecydowanie. No i dobra. Lecimy sobie. Tym razem będę nagrywał normalnie taki standardowy odcinek między 20 a 30 minut. Nie za długi, nie za krótki. Taki po prostu w sam raz. Tak więc lecimy uratować drzewo. Tak, dość dziwna misja i to będzie chyba już ostatnia misja z tych takich bardziej pobocznych, którą wykonuję. Później zajmę się po prostu głównym wątkiem, po prostu główną misją i tyle.
bo to po prostu za długo wszystko trwa, te wykonywanie tych wszystkich pobocznych misji. Tu w Skyrim można się bawić nieskończoność. Co tam jest? Kim jesteś? Widzę, że nie jesteś dobry. Wiedźma. No, tylko wiedźmie. Jeszcze jedna. No proszę. Zostaw konia. Co on ci zrobił? Dobra, załatwiono. Czarna szata maga. W sumie tamta też pewnie miała przy sobie jakąś szatę maga, z której mogę którą mogę rozłożyć i po prostu w zaklinanie pójść. No właśnie. Okej, no i mam się tutaj udać. W sumie całkiem niedaleko. Ciekawi mnie tylko, co tutaj będzie. Dobra, mogę już w sumie zejść. Zguba pokrzyk. Aha. Koniku! Co tu za jakieś czary? Wow! Co jest z nią? Co jest z nią nie tak, jak się wyda? Wiedźmo, paskudna. Się upiera. Zginęła w przeciągu 10 sekund. Od uderzenia. To dlatego. Dobra. Cisza. Jakiś kuferek. Ej, no serio? Oh, fuck. Ej, no duszy i nic w sumie przydatnego. O kurde, tam Lidia walczy. Muszę jej pomóc. Nie, Lidia! Nie! What the fuck? What the fuck was that? Serio? Co to było? Jakaś pułapka czy co? To musiała być jakaś magiczna pułapka czy coś w tym stylu. Serio, to było dziwne. To było mega w sumie. Dobra, dobrze, jestem tutaj. Okej, no to lecimy jeszcze raz. W sumie już sobie zejdę z tego konia, bo on tak się nie przydaje. No nie! Koniku! Purpurowy górski kwiat. No fajnie. Gdzie Lidia idzie, dobrze. W sumie tak patrząc na ten miecz, to i tak większość... Dobra, w sumie zostawię go, no bo większość się opiera w pułapce duszy, ale okej, okay, spoko. Nie posiadasz klejnotu odpowiedniej wielkości. No. To zrozumiałe. Tych wiedźm tu jest za dużo. Dobra, tu mnie złapało ostatnio. Tą dziwaczną pułapkę. Co, ty mnie znalazłeś? Chyba ja ciebie znalazłem. Dobra, pożywienie, łosoś, nie, zupa ziemniaczana, is the best. Ważne, warzywna też jest spoko w sumie.
tu jest przejście. Ło, kim ty jesteś? Wiedźmo, kurde. Norski miód. Ożywienie. Norskiego miodu mam mnóstwo. Aha, dobra, tylko 13. Można nie zauważyć, to jest wszystko. Dobra. Dusza złapana, jest! Udało mi się. Zguba pokrzyw. Aha, to jest miecz. Ciekawe. Pióro Wiedźmokruka. Okej. Okay. Wiła. No i proszę, magiczny katalizator, więc mogę sobie tutaj bardzo fajnie zdjąć zaklęcia. A właściwie nie mogę zdjąć zaklęć. Bo jest już znane. Aha, spoko, rozumiem. Całkiem logiczne. Okej. No fajnie. Czyli jak zaklęcie jest już znane, to nie mogę go drugi raz użyć. Wytrychy, złoto i inne skarby. Jar. Dobra, lecimy. Tutaj jeszcze nie sprawdziłem, bo tutaj zginąłem za pierwszym razem. Kufer czeladniczy. Pyk, udało się. Pułapka duszy i tak dalej. I szata, z której pewnie będzie się dało zdjąć zaklęcie. Szkielet przeszukaj. Złoto. O, fajnie. Super. Jestem prawie pewien, że będzie się dało z niej zdjąć, bo tego zaklęcia na pewno nie znam. Co? Dobra, nieważne. Nieważne to, co mówiłem. Cofam. Cofam. Dobra. Tak więc mogę się już teleportować do białej grani. Bez większych problemów. Poradnik duży, odsiadka w więzieniu, coś tam powoduje, okej. Okay. Pies jest, Lidia jest, okej. Okay. Jest mój cały skład. Więc jest super. Zobaczmy. No, jeszcze trochę do 20 poziomu mi brakuje. No i co, lecimy ożywić drzewo. Po prostu. Świątynia Kianred, już tak się nazywało. Uuu, jak to ładnie, w sumie tu nie byłem chyba nigdy. Co to jest? Okej, okay, dodano błogosławieństwo Kianred. Usunięto inne błogosławieństwo, o-o. Kamień Wojownika, okej, okay, spoko. Cesarskie szczęście, premia do krzyków. Uspokaja pobliskich ludzi na 60 sekund. Mniejsza. So, have you gotten Nettlebane back from those filth? Mam. Oh, I. Well, I honestly didn't expect you to come back. Of course, I'm glad you did. Now, I don't really want to touch that thing, though. Do you think you could handle the next steps? Eldergleen Sanctuary Grove is to the east of here. You can use Nettlebane to retrieve some of its. A, dobrze. Myślałem, że to już wszystko, co musiałem zrobić, ale okazuje się jednak, że nie. Aha, nie mogę. Do you have the Eldergleens? The hags are hateful of anything which grows from the earth. They made the weapon strong against the natural world. It's the only thing I've even heard of that could cut Eldergleen. Stick it in. Give it a twist, and the stuff will just flow out. Okay, spoko. Was I correct in hearing that you were traveling to the Grove of the Eldergleen? Tak. I am a traveler, a pilgrim. I follow the voice of Kinnereth wherever it can be heard. I've dreamed of seeing Eldergleen for years. Might I travel alongside you? I promise not to get in the way. No dobra.
I thank you for your kindness. Spoko, no to moja ekipa się powiększyła. Jest nas teraz 4. Wow. Czytać mi nie zabronią chyba, ale coś ci, że mogą mieć ciekawe księgi. Może nawet zwiększające broń jednoręczną? Albo lekki pancerz? Okej, nic w sumie. Może te? Dziwne. Tyle ksiąka, żadna nie daje jakichś umiejętności czy czegokolwiek. No nic, trochę słabo. Ale damy sobie radę. Nic w sumie więcej tutaj nie widzę przydatnego. Dobra, nie będziemy im przeszkadzać, to są chorzy. Dobra. I mamy się udać. A, tutaj. Do tego drzewa. O kurde, jak daleko. Sanktuarium z Taro Blasku. Chyba stąd byłoby bliżej niż stąd. Dobra, to idziemy. Przy okazji pewnie znajdziemy jakiegoś smoka, znając życie. Trzeba będzie pewnie zawalczyć. Tak obstawiam, ale nikt nic nie wiadomo. Serio? Od razu na starcie? Co on tu ma? Miksturki, klejnot duszy i książkę Gwiazdozbiór, która nic nie daje. Szkoda. Mam iść w kierunku tym. Okej, to nie zruszajmy. Nie widzę tu nigdzie mojego konia. No cóż, to lecimy na pieszo. Jak trzeba, to trzeba. O kurde, skały. Na szczęście nie strome. O nie! Widziałem smoka cień! Jak tam nade mną świstnął. On jest teraz na górze, a ja jestem na dole. No wspaniale. Wczytamy sobie. Auto biała grań. 4:05. Okej, dobra, bo wyszedłem z chaty. Dobrze. Okej, i mam ruszyć tutaj, dobra. Ram, pam, 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 jep, jep, jep. Dobra. Oj, biedaczek. Tym razem coś innego miał przy sobie. Tak, widziałem cię, smoku, znów. Jezu, co ja zrobiłem? No, niech mnie zobaczy. Wyląduje czy nie wyląduje? Ciekawe. Kwiatki przydatne. Musi wylądować, nie ma innej opcji. No chodź tu. Chodź tu, smoku głupi. Dokąd on leci?
Czy on w ogóle planuje zawrócić? Dobra, zniknął. Is it much further to the sanctuary? On jest jakiś podejrzany. Dziwne. Był smok i nie ma smoka. Dobra, spoko. Jest i mój konik. Czy ja słyszałem trzepot skrzydeł? Nie, chyba nie. Dobra, armia za mną. Nie, tak. No przysiągłbym, że słyszałem trzepot skrzydeł smoka. Znowu. My poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? There's enough for all of us. Myśliwy, co masz na sprzedaż? Co masz na sprzedaż? Pożywienie. Różne. Masz, sprzedam ci paski skóry. Yeah, O, książka w takim podejrzanym miejscu. Nic nie dała. Nie. Szkoda. No nic, dobra. Lecimy, bo w końcu nigdy tam nie dotrę. No i jest smok, proszę bardzo. Ale to jest chyba kolejny, z tego co widzę. To nie jest ten, co ostatnim razem. Wow. Ten smok jest dziwny. Okej. Okay. Od czego by tu zacząć? Jaki to jest smok? Czym on może ziać? Nie mam pojęcia. Dobra. Wow, bijesz. Bijesz i to mocno. Mi się skończyły zupy. A, dobra, to jest słabo. No, w sumie mam mikstury, co ja się przyjmuję. Proszę bardzo. Krwawy smok. Dobra, teraz ważny moment. Wino. Dobra. Aha, nie, no co ty robisz, smoku? Masz wylądować, nie atakować. Żegnaj, smok. To był naprawdę całkiem mocny smok. Serio. Kolejna. Krwawy smok. Oczywiście smocza kość, smoczy łuski. Ten miał szafir przy sobie, wow. Jakiś topór. Nie zjadł jakiegoś wojownika.
Tak, wiem, spięto smoczą duszę. Dobra, i na konika. Zobaczmy, jak w ogóle jeszcze jestem. Ja jestem jeszcze daleko tego sanktuarium. Tutaj jest to miejsce takie podejrzane trochę. Kolejny smok? Nie, chyba nie. Już taka dziwna muzyka się załączyła. Mówię, kolejny smok, na pewno. To miejsce dziwnie wygląda. Tragedia Czerni. Spoko, zaklinanie wzrasta do 37. Jest i pieseł. Okej, okay, sanktuarium Staroblasku odkryto. I to jest tutaj. Spoko. Tak więc, słuchajcie, wejdźmy sobie do środka. Tak na starcie oczywiście. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Jest Meko, jest Lidia. A nie ma naszego towarzysza. Dziwne. Ja już tu chciałem kończyć odcinek, a okazuje się, że kogoś nie ma. Może zginął gdzieś, albo gdzieś się skrył. Albo uciekł. Podejrzany. No nic, dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy ten odcinek. Wyszedł taki dość długi, 27-minutowy. Mam nadzieję, że się wam podobało. I zapraszam was na kolejny odcinek ze Skyrim. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!